Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Krótki briefing dotyczący spraw żużla, bo myślę, że one w tej chwili są gorącym tematem. Chciałem wyjaśnić, dopowiedzieć i poinformować Państwa jednej rzeczy. Otóż my jesteśmy absolutnie zainteresowani trwaniem żużla w Opolu, rozwojem przede wszystkim, to chcę podkreślić, czyli złego słowa użyłem, nie trwaniem, ale rozwojem żużla w Opolu. Myślę, że jest potrzeba z rozmów, które prowadzimy, tego, aby ludzie żużla, ludzie, którzy angażowali się przez lata w tworzenie klimatu dla żużla, utrzymywanie klubu sportowego i walkę, żeby się spotkali, dyskutowali, żeby to środowisko rozmawiało. Czasu za dużo nie ma. Zaprosiłem do siebie na piątek osoby, które miały już przyjemność być szefami klubu albo też są w trakcie do takiej wzajemnej rozmowy. Będzie też pan marszałek Sawicki na tym spotkaniu. Pan mistrz świata Szczakiel również się na tym spotkaniu w piątek pojawi. Robimy to spotkanie po to, aby spróbować zintegrować środowisko wokół jednego celu odbudowy pozycji żużla w Opolu. Wiem, że do tego są potrzebne pieniądze, natomiast doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że same pieniądze miejskie nie wystarczają do tego. Potrzeba jest, myślę, stworzenia pewnego nowego klimatu wokół żużla. Skieruję taką prośbę do radnych Rady Miasta Opola, żeby oni zgodzili się na moją propozycję przekazania 300 tysięcy złotych dodatkowych z budżetu Miasta Opola w tej chwili na konkurs, który będzie skierowany do środowisk żużlowych i teraz pytanie, kto się do tego konkursu zgłosi, kto jaką ofertę złoży. Chciałbym, żeby to był konkurs ofert. Zobaczymy, czy będzie więcej niż jedna, czy może będzie jedna wspólna, ale te 300 tysięcy złotych jesteśmy gotowi przekazać temu podmiotowi, który zgłosi się do zawodów ligowych i który będzie też gwarantował pewien rozwój sytuacji pozytywnej dla żużla w Opolu. Czyli my, reasumując, po pierwsze, jesteśmy zainteresowani rozwojem żużla w Opolu i nie zamierzamy dopuścić do likwidacji żużla w mieście. Dwa, chcemy zintegrować środowiska na tyle, ile się da, tych kibiców, działaczy, również marszałka do tego, żeby wspólnie budować pozycję żużla opolskiego w Polsce. Trzecie, przekażemy z tego, jeżeli uzyskamy zgodę Rady Miasta Opola, 300 tysięcy w tej chwili na żużel i na rozwój żużla w Opolu. Na razie w dotychczasowej formule czas nie pozwala na to, żeby zmienić. Natomiast w ciągu roku, zgodnie z obietnicą wyborczą, mówiliśmy o tym, że będziemy zwiększać środki na sport. Pojawił się dodatkowy konkurs na promocję miasta poprzez sport. Może w połowie roku zobaczymy, jak szybko te prace będą szły. Będą dodatkowe pieniądze i tam też być może coś pojawi się na żużel, aczkolwiek to będzie już decyzja dotycząca wszystkich sportów w mieście, więc nie chcę dzisiaj gwarantować, że te pieniądze trafią w takiej czy innej kwocie do klubu żużlowego, bo one mogą trafić również do piłkarzy ręcznych, do hokeistów, do piłkarzy nożnych, tak się dziwnie. Futboliści to są zawsze, tak? Piłkarze i do innych środowisk sportowych.